przerwy obiadowej. Chyba wszyscy już najedli się chrubek, także będzie dobrze. No. Jakaś trema? U mnie trochę. I właśnie jak jest trema, to tak człowiek nie wie, co ze sobą zrobić i też wyszedłby ze skóry. No i czasem jest tak w życiu, że mamy dość swojej skóry, nie? Że wyszlibyśmy najchętniej, tak, stanęli obok. Tak, bo wszystko nas denerwuje, że nie lubimy, że wszystko idzie nie po naszej myśli, ale generalnie w życiu trzeba lubić siebie, trzeba lubić swoją skórę, bo to jest nasza skóra, ale niekoniecznie musi tak być z WordPressem, tak? Nikt nie mówi, że zmiana skóry w WordPressie jest trudna, kosztowna i tak dalej. Można to wykonać łatwo, można to wykonać szybko, ale o tym już Aleksander. Tak. Strasznie was tu dużo. Tam obok też jest fajna prezentacja, trzymam. Jakby ktoś chciał, okej. Okay. Cześć, nazywam się Ola i chciałam wam się opowiedzieć o moim ulubionym motywie, czyli o underscores. A na początek szybkie pytanie, kto z was w ogóle wie, co to jest underscores? Kto zasłyszał o tym? Okej, okay, spoko. A kto z was z niego korzysta tak naprawdę? Okej, okay. To możecie iść tam. Na początek kilka słów o sobie. Z motywami mam do czynienia na co dzień, ponieważ pracuję jako team writer w firmie Automatic i na co dzień zajmuję się tworzeniem motywów na potrzeby WordPress.com, naprawianiem tych motywów i współpracą z autorami motywów premium. Udzielam się również jako członek Team Review Team, czyli ekipy, która sprawdza motywy, zanim trafią one do oficjalnego repozytorium WordPressa. I jeśli brzmi to dla was ciekawie i chcielibyście dołączyć do tej ekipy, chcielibyście zrobić sobie doświadczenia, to zapraszam was na Contributor Day w poniedziałek. Tam również będziemy się tym zajmować. Albo możecie odezwać się do mnie na Slacku wordpress.org. Dwa słowa o nazewnictwie. Underscore zapisujemy jako podkreślenie S. Podkreślenie to po angielsku underscore. Dodajemy na koniec S i wymawiamy razem jako jedno słowo, czyli underscores. Ok. Wyobraźcie sobie puste mieszkanie, takie nowiutkie, ale puste. A, czyli macie ściany, macie podłogę, macie sufit, macie drzwi i okna i nic więcej. Czyli to jest takie niezbędne minimum, tak? Natomiast takie mieszkanie jeszcze nie za bardzo nadaje się do tego, żeby w nim zamieszkać, tak? Najpierw trzeba je urządzić, trzeba coś z nim zrobić. Trzeba pomalować ściany, trzeba położyć podłogi, kafelki w kuchni, trzeba kupić meble, wyposażenie itd., itd. I mówię o tym nieprzypadkowo, ponieważ dokładnie tak samo jest z underscores. Underscores jest to motyw startowy, jest to baza, jest to szkielet zbudowany po to, żeby ułatwić wam tworzenie motywów. Underscore dostarcza tylko niezbędne minimum, nie zawiera żadnych dodatków, nie narzuca ci, w jaki sposób twój motyw ma wyglądać, jak ma funkcjonować, nie narzuca ci, z jakich bibliotek masz korzystać, z jakimi skryptami masz zintegrować. Te wszystkie decyzje należą do ciebie, natomiast underscore daje ci taki solidny fundament. Underscore to też świetne narzędzie do nauki. Za chwilę zobaczycie, że każdy fragment kodów underscores jest skomentowany, jest wyjaśniony, jest podlinkowany do kodeksu. A poza tym cały underscores jest stworzony w oparciu i zgodnie ze standardami kodowania WordPress. A poza tym underscores jest to projekt open source na licencji GPL, co oznacza, że możecie z niego korzystać swobodnie. Że możecie z niego korzystać swobodnie, że możecie go wykorzystać w darmowych projektach, w projektach komercyjnych, możecie na jego podstawie zbudować również motywy premium, a jeżeli brakuje wam jakiejś funkcji w Underscores, możecie ją dodać, możecie dzielić się swoją zmodyfikowaną wersją z innymi, a możecie, nawet powinniście, bo właśnie o to w tym projekcie chodzi. Underscores nie jest gotowym motywem. To znaczy, technicznie jest gotowym motywem, ponieważ można go aktywować. Natomiast zrozumiecie, o co mi chodzi, a jak pokażę wam, jak wygląda po aktywacji. Raczej nie chcielibyście z niego korzystać tak po prostu. Underscores nie jest też parenting.
To znaczy znowu, technicznie oczywiście możecie tworzyć motywy podobne do Underscores, natomiast nie o to tutaj chodzi, dlatego że stworzenie motywu podobnego wymagałoby od Was w zasadzie tyle samo pracy, co stworzenie motywu rodzica, tak? Czyli jest to trochę sprzeczne z ideą. I Underscores nie jest też frameworkiem. Osobiście uważam, że jest jakby odwrotnością frameworka, ponieważ nie zawiera żadnej dodatkowej funkcjonalności, nie rozszerza tego, co Wam oferuje WordPress w żaden sposób. I nie narzuca Wam w żaden sposób sposobu, w jaki macie kodować, nie narzuca Wam, z czego macie korzystać. Wszystko zależy od Was. Skąd się wziął Underscores? Na początek trochę historii. Dawno temu był sobie motyw o nazwie Toolbox. I Toolbox, tak samo jak Underscores, był motywem startowym, natomiast miał jedną zasadniczą wadę. To znaczy, Toolbox był dostępny w repozytorium motywów WordPress. No i przez tego aktualizacje były problematyczne, wykluczały możliwość wprowadzania radykalnych zmian, ponieważ mogło zakłócić działanie stron użytkowników. Wiele osób stworzyło motywy potomne na bazie Underscores. Także nawet taka trywialna z pozoru zmiana, na przykład zmiana ID czy nazwy jakiejś klasy, była problematyczna. Potrzeba było bardziej elastycznego rozwiązania i Underscores jest właśnie odpowiedzią, jest rozwiązaniem tego problemu. To jest screenshot wpisu, w którym Underscore został ogłoszony światu i jest on zatytułowany 1000 hour head start, czyli w wolnym tłumaczeniu przewaga 1000 godzin. To przybliżony czas pracy doświadczonych deweloperów włożonych w budowę i rozwijanie Underscores po to, żebyś ty nie musiał. Po to, żebyś ty nie musiał wymyślać koło na nowo, a żebyś mógł się skupić na tym, co ważne, czyli na funkcjonalności i na wyglądzie twojego motywu. Jak popularny jest Underscores? Mam dla Was garstkę statystyk. Średnio pobierany jest ponad 5,5 tysiąca razy tygodniowo, ponad 23 tysiące razy miesięcznie i prawie 290 tysięcy pobrań rocznie. I wydaje mi się, że to jest dosyć imponujące, jak na motyw, który prosto z półki w zasadzie nie nadaje się do użytku. No dobra, czyli Underscores jest popularny, ale jak wyglądają motywy stworzone na Underscores? Czy ktoś kojarzy ten motyw? Tak? Ktoś kojarzy? To jest aktualny motyw domyślny, czyli 2015. A dwa poprzednie motywy, czyli 2013 i 2014, również powstały w oparciu o Underscores. I tak samo w tej chwili trwają prace nad motywem 2016, który również jest zbudowany w oparciu o Underscores. Tak naprawdę to Underscores jest stworzony przez same osoby, które tworzą między innymi te motywy domyślne i też poniekąd powstał właśnie dla nich, po to, żeby im się łatwiej pracowało. A poza tym Underscores jest wykorzystywany na co dzień na WordPress.com i w zasadzie wszystkie motywy w przeciągu ostatnich 2-3 lat były właśnie zbudowane w oparciu o Underscores, a na Simforest znajdziecie motywy, które są zbudowane też w oparciu o Underscores. Wiele motywów w darmowym, oficjalnym repozytorium również z niego korzysta i jest duża szansa, że Wasz motyw, z którego korzystacie na blogu, też został zbudowany i powstał właśnie dzięki Underscores. Ok, gdzie można go pobrać? Underscores Me to strona, na której wygenerujesz własną, spersonalizowaną wersję Underscores. Tutaj mamy bardzo prosty formularz, podajemy nazwę motywu, klikamy Generate i automatycznie pobrana zostanie spersonalizowana wersja Underscores. Ta nazwa motywu, którą wprowadzicie, zostanie użyta jako prefiks funkcji, jako domena tekstowa do tłumaczeń. Zostanie też umieszczona w nagłówkach wszystkich plików, tak żeby znowu oszczędzić Wam trochę pracy. Generator oferuje też kilka dodatkowych opcji. Możecie podać własny theme slug, czyli to jest ten prefiks i ta domena, o której przed chwilą mówiłam. To może być coś innego niż nazwa motywu, automatycznie wygenerowana. A zwłaszcza jeżeli nazwa motywu jest wielowyrazowa, to wtedy to jest tak trochę niewygodne, żeby każda funkcja miała prefiks kilkuwyrazowy, więc można sobie coś krótszego wymyślić i tutaj podać. Autor i autor URI to są informacje o autorze, które zostaną umieszczone w nagłówku pliku style.css.
Tak samo description to jest opis, który też trafia do nagłówka arkusza stylów i jest wyświetlany użytkownikom na ekranie zarządzania wpisami w panelu administrowania. I na koniec opcja Sassify, coś na co wiele osób bardzo czekało, czyli jeżeli zamierzycie tą opcję, to pobierzecie wersję underscore zintegrowaną z Sassem. A tutaj mieszka, żyje i rozwija się underscores. A tutaj możecie go pobrać, natomiast jest to mniej wygodna wersja, jako że nie będzie w ten sposób, nie będziecie mieli personalizacji, którą oferuje generator. Natomiast tutaj przede wszystkim znajdziecie społeczność, która tworzy underscores i tutaj możecie też dołączyć do projektu, jeśli chcecie, możecie zaproponować zmiany, możecie podyskutować, możecie naprawić jakieś błędy, jeśli je znajdziecie. Ok, ile osób jest zaangażowanych w tworzenie underscores? Tutaj znowu garść statystyk. Ten slajd musiałam aktualizować kilka razy, co mnie osobiście bardzo cieszy, bo te liczby cały czas rosną. Na ten moment mamy 95 kontrybutorów, łącznie 832 komity, a te buźki, które widzicie w tle, to są właśnie osoby, które brały udział w tworzeniu underscores. Ta lista, taka ściana awatarów znajduje się na stronie underscores.me. I jeżeli zaangażujecie się w projekt, to wasza buźka też tutaj trafi, a im więcej waszych komitów trafi do projektu, tym wyżej na tej liście się możecie znaleźć. Wśród tych wszystkich liczb ostatnia jest dla mnie najważniejsza, czyli prawie 2000 forków. Co to oznacza? To oznacza, że prawie 2000 osób uznało underscores na tyle fajny, że wykorzystuje go w swoich projektach, że stworzyło na jego podstawie jakąś własną wersję, że dodało wsparcie dla różnych skryptów, bibliotek, na przykład dla Bootstrapa, dla Lessa, dla Sassa i wykorzystuje underscores w swoich projektach. Przed chwilą wspominałam, że underscores jest zintegrowany z Sassem, ale nie od samego początku tak było. Znaczy na początku nie oferował integracji z żadnym preprocesorem CSS. Natomiast było bardzo duże zainteresowanie i bardzo wiele osób chciało, żeby był zintegrowany z Sassem. W związku z czym powstało kilka forków różnych, został on zaimplementowany na kilka różnych sposobów. No i w końcu jedna z tych wersji trafiła do oficjalnej wersji underscores i teraz możecie z niej skorzystać. Jeżeli underscores nie oferuje integracji z waszym ulubionym narzędziem, to po prostu go stwórzcie i podzielcie się waszą wersją z community. Ok, czas przyjrzeć się, jak underscores wygląda od środka. Więc zapraszam was na krótką wycieczkę, będę was oprowadzać. Na początku wspominałam, że underscores nie jest motywem, który jest gotowy do użytku. To dlatego, że po aktywacji underscores wygląda tak. Nie będziecie korzystać z underscores dla jego wyglądu, to jest oczywiste, natomiast dużo fajnych rzeczy dzieje się tutaj za kulisami. To jest plik size CSS, a konkretnie jego nagłówek i jak widzicie, tutaj znajdują się te wszystkie informacje, które wprowadzicie w generatorze, który wam pokazywałam przed chwilą. To jest dalsza część pliku Style CSS. Tuż pod nagłówkiem znajduje się spis treści. I to jest bardzo ważna rzecz. Zobaczycie za chwilę, że każdy fragment kodu w underscores jest skomentowany i nie inaczej jest z arkuszem stylów. Dzięki temu spisowi treści na pierwszy rzut oka widać, co gdzie jest i łatwo zrozumieć, jak on jest zbudowany. No i co my tutaj mamy? Na początek normalizacja, czyli ujednolicenie domyślnych stylów dla różnych elementów HTML w różnych przeglądarkach, tak aby wyglądało to w miarę tak samo. A następnie podstawowe style dla podstawowych elementów HTML, takich jak nagłówki, paragrafy, linki, listy itd. itd. A bardzo, bardzo podstawowe style dla formularzy. Tak samo bardzo podstawowe style dla nawigacji, dzięki czemu na dużych rozdzielczościach mamy menu rozwijane, a na mniejszych mamy menu mobilne. Oraz wsparcie dla takich bardzo podstawowych klas WordPressowych, na przykład align left, align right, to od razu jest, one od razu będą się odpowiednio wyświetlać. Natomiast nie znajdziecie tutaj żadnych reguł, które są
które nadadzą jakiś charakter underscores, tak? Tutaj nie ma zdefiniowanych żadnych kolorów, czcionki są domyślne, nie ma paddingów, nie ma marginów, nie ma nic, co określa jego właściwy wygląd. Aby motyw działał prawidłowo, określone fragmenty kodu muszą się znajdować w plikach o określonej nazwie, zgodnie z hierarchią motywów WordPress, tak jak widać na załączonym slajdzie. I za chwilę pokażę Wam strukturę plików underscores i zobaczycie, że te dwie rzeczy się pokrywają. To jest właśnie skład katalogu underscores, to jest wszystko, co z nim dostajecie. Organizacja i nazewnictwo plików jest bardzo czytelne, proste, przejrzyste, zrozumiałe. Mamy plik header PHP, w którym znajduje się początek dokumentu HTML, indeks PHP, gdzie znajduje się główna pętla, sidebar PHP, gdzie wyświetlane są jety itd. itd. Mówię o tym dlatego, że to, co tu widzicie, wcale nie jest oczywiste. To znaczy, WordPress narzuca pewną hierarchię szablonu, natomiast dalej pozostawia dużo swobody i jeżeli pracowaliście trochę z różnymi motywami, to wiecie, że różni autorzy podchodzą do tego na różny sposób i to wcale nie jest dane, że patrząc na strukturę, na pliki, na strukturę folderów, od razu będziecie po nazwie wiedzieć mniej więcej, co gdzie się znajduje. Ok, zobaczymy, jak wygląda plik index.php. Przede wszystkim znowu kod jest czytelny, kod jest ładnie sformatowany, znowu wszystko jest zgodnie ze standardami kodowania WordPress. Są komentarze, tak żeby wiadomo było co i jak. Underscores używa funkcji getTemplatePart do wczytywania fragmentów szablonów, po to, żeby móc ponownie wykorzystać ten sam fragment w kilku innych miejscach i znowu, żeby te pliki pozostały czytelne. Jeśli style CSS jest sercem motywu, to functions.php jest jego mózgiem i to jest właśnie plik functions.php, a przynajmniej jego górna część. Starałam się zmieścić jak najwięcej na tym slajdzie, średnio mi to wyszło, ale głównie dlatego, że każdy fragment kodu w underscores jest bardzo bogato skomentowany. Jak widzicie tutaj na tym ekranie jest więcej komentarzy niż kodu tak naprawdę. I wszędzie macie wyjaśnienia, znowu macie linki do kodeksu. Także jest to świetny motyw, jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z tworzeniem motywów, to jest to świetne dla Ciebie. A underscore jest od razu gotowy do tworzenia motywów potomnych, to znaczy każda funkcja, tutaj też tego nie widać, ale jest zapakowana w conditional statement, czyli instrukcję warunkową, która sprawdza, czy dana funkcja istnieje, a dzięki czemu można je od razu łatwo nadpisać w motywie potomnym. To jest znowu końcówka pliku functions.php. Tutaj ładowanych jest kilka dodatkowych plików, które zawierają zawierają dodatkową funkcjonalność, ale jest ich naprawdę niewiele. Plik custom header PHP, który zawiera implementację obrazka w nagłówku strony. Plik template tags PHP, który zawiera funkcje pomocnicze, znowu po to, żeby nie zaśmiecać poszczególnych szablonów, to różne fragmenty kodu są wywoływane przez funkcje. Tutaj na przykład znajduje się funkcja postmeta, która wyświetla informacje o każdym wpisie, takie jak autor, ilość komentarzy, kategorie, tak i tak dalej. Plik extras PHP to jest wszelka dodatkowa funkcjonalność. W tej chwili bodajże znajduje się tam jedna malutka funkcyjka, która dodaje dodatkowe klasy do elementu body. Natomiast te pliki są tutaj po to też między innymi, żeby być wskazówką dla Was. Tak? Jeżeli będziecie rozwijać ten motyw, jeżeli będziecie dodawać własne rzeczy, to właśnie wszelkie dodatkowe funkcje powinny lądować w pliku extras.php, a wszelkie funkcje, które odpowiadają za wyświetlanie fragmentów kodu w szablonie, powinny lądować w pliku template.php. Poza tym mamy plik customizer.php, który również jest dla Was wskazówką, jak dodawać opcje do motywu. To jest zrobione w taki sposób, w jaki powinno się to robić w WordPressie, tak jak WordPress radzi, żeby to robić, czyli poprzez customizer. I tutaj mamy
wdrożone dwie, w zasadzie chyba tylko dwie czy trzy opcje, czyli zmiana nazwy strony, zmiana opisu i zmiana koloru nagłówka. I w końcu mamy plik jetpack.php, który zawiera implementację funkcji Infinite Scroll Jetpacka. A jeśli nie zależy Wam na tym, nie chcecie, możecie po prostu skomentować tą linijkę lub wręcz ją usunąć plik jetpack.php i nie ma problemu. Chciałam Wam jeszcze pokazać, co dokładnie siedzi w poszczególnych folderach. W folderze Ink siedzą właśnie wszystkie te pliki, o których mówiłam przed chwilą, które ładowane są z pliku functions.php. W folderze JS znajdują się skrypty. Customizer.js to jest skrypt, dzięki któremu zmiany w customizerze będą widoczne natychmiast na stronie, tak? I to jest znowu przykład tego, jak należy wdrażać tą funkcjonalność, tak żebyście patrząc na to byli w stanie dodawać własne opcje, żebyście od razu widzieli, jak to robić. Następnie plik Navigation.js to jest skrypt, który odpowiada za przełączanie pomiędzy nawigacją mobilną a desktopową. I plik SkipLinkFocus.js, czyli skrypt, dzięki któremu po stronie będzie można nawigować tylko za pomocą klawiatury, co jest bardzo ważne z punktu widzenia dostępności. Folder Layouts zawiera dwa przykładowe layouty, gdzie sidebar może być po lewej lub po prawej stronie. Jak sobie przypomnicie tego screenshota, którego Wam pokazywałam na samym początku, to tam widzicie, że ten, znaczy nie było widać sidebara, ponieważ był on pod treścią główną. Znaczy underscore tam nie podejmuje za Was takiej decyzji, jak to, czy sidebar ma być po lewej czy po prawej stronie. Natomiast macie te dwa layouty i możecie sobie wybrać, gdzie chcecie wyświetlać sidebar. No i w końcu plik template parts. Tutaj znajdują się wszystkie te pliki, które są, pokazywałam Wam, że są ładowane w pliku index.php za pomocą funkcji getTemplatePart. I tutaj one się znajdują. Jeżeli chcecie dodać więcej do jakichś poszczególnych innych szablonów, to one też powinny wylądować właśnie w tym katalogu. Underscores na pewno nie wygra konkursu piękności, natomiast jest w pełni funkcjonalnym motywem. Co oznacza, że wystarczy znajomość CSS i underscores, żeby stworzyć własny pierwszy motyw. Tak? Jeżeli jeszcze tego nie robiliście, to nie musicie znać HTML. HTML Wam się przyda, ale nie musicie znać PHP, nie musicie znać JavaScriptu, nie musicie w ogóle dotykać kodu, aby zacząć swoją przygodę z motywami. A tutaj mam dla Was na koniec w zasadzie garść inspiracji. To są cztery w miarę świeże motywy, które powstały na potrzeby WordPress.com. Powstały właśnie w oparciu o underscores. Chciałam Wam pokazać, jak one są różnorodne, to znaczy one nie są w żaden sposób do siebie podobne. Najpierw mamy motyw stricte blogowy. Tutaj na górze mamy też motyw dla fotografów, a na dole motyw taki bardziej magazynowy i w końcu motyw z wdrożoną funkcjonalnością portfolio. Te motywy są bardzo różne, wszystkie powstają w oparciu o underscores i w ten sposób chciałam Wam pokazać swobodę tworzenia, jaką daje Wam underscores i z tą myślą chciałam Was zostawić właśnie. Dziękuję bardzo. Jeśli są pytania, zapraszam. O, jeszcze są pytania. W sumie to nie jest pytanie, że takie tylko sugestia. Jak chcesz pokazać, co można zrobić z underscores, stronka nazywa się uważaj.pl. Okej. Okay. Bardziej tak pytania? Tak. Tyłu. Czy underscores jest jakoś zbudowane na bazie jakiegoś frameworku, albo jest jakiś fork do na przykład Foundation albo Twitter Bootstrap? Tak, są do obu. Wiem na pewno, że jest do Bootstrapa, do Foundation też. Tak jak mówiłam, całkiem dużo jest tych forków. Jak sobie pogooglujesz trochę,
to znajdziesz właśnie integrację Underscores Foundation z Bootstrapem. Sam Underscores nie jest frameworkiem, tak jak mówiłam, bardziej jest implementacją frameworku, jakim jest WordPress, tak? Ponieważ na WordPressie działa, natomiast nie oferuje, jest antytezą frameworków sam w sobie. Czy jeszcze ktoś jest chętny na zadanie pytania? Z tyłu. Ja mam pytanie, czy nie uważasz, że to jest zbyt proste? Czy myślę, że to zawiera po prostu za mało rzeczy, które mogłyby być ciekawe dla deweloperów, którzy już bardziej siedzą w WordPressie i oczekują czegoś więcej? Znaczy, ja uważam się za dewelopera, który dużo czasu spędza pracując z motywami, w zasadzie bez przerwy tworzy nowe motywy. I w firmie mamy cały zespół, który się tym zajmuje i wszyscy właśnie korzystamy z Underscores. A bawiłam się swego czasu takimi właściwymi frameworkami typu Hybrid Core, natomiast dla mnie jakby ilość czasu, którą musiałam poświęcić na wyrzucanie różnych rzeczy stamtąd, jest po prostu tego nie wart. Tak, to ja wolę zacząć od czegoś tak minimalnego i też mieć kontrolę dosłownie nad wszystkim, tak jak mam z Underscores. Ale też muszę się przyznać, że jakby filozofia, która przyświeca mi, to jest tworzenie motywów jak najprostszych, tak? Z minimum funkcjonalności. Funkcjonalność jest gdzieś na zewnątrz, ona jest we wtyczkach. Także Underscores daje mi wszystko to, czego ja potrzebuję, żeby tworzyć motywy. Dziękuję. Mam takie pytanie a propos podobnej alternatywy. Jest coś takiego jak blank template. Może korzystałeś z czegoś takiego? To jest też motyw startowy, tak? Tak, tak. Nie korzystałam, ale wiem, że Underscores nie jest jedyny. Na pewno jest. Chciałem się zapytać po prostu, czy są jakieś różnice takie, ale jeżeli nie korzystałeś. No nie korzystałam, okay. Jestem w stanie powiedzieć. O kurczę. Rozkręcili. Ja może takie trochę off-topic, bo powiedziałaś, że jesteś też w tym teamie review teams, tak? Tak. Jakie najczęściej błędy wynajdujecie popełniane przez autorów motywu? Czy jest może jakaś taka lista, że najczęściej? Ja mam tę samą prezentację swego czasu na WordUpie w Warszawie. Jest kupę rzeczy. Ludzie dodają przede wszystkim funkcjonalność, która w ogóle nie ma prawa bytu w motywie, tylko jest funkcjonalnością, która powinna być stricte we wtyczkach, to jest jedna rzecz. Nie sprawdzają licencji, zasobów, które dodają do motywów i okazuje się później, że te zasoby nie są na licencji GPL, więc niestety trzeba je usunąć. No i generalnie ludzie robią dużo różnych, są bardzo kreatywni, dlatego mówiłam, że pokazywałam Underscores i mówiłam, że to nie jest oczywiste, że motyw jest tak zbudowany, ponieważ każdy ma na to swój pomysł. I czasem, no, czasem ludzie nie korzystają z podstawowych funkcji WordPressa, także już nie bywa. Ale dużo autorów zaczęło korzystać z Underscores, dzięki czemu to review jest takie szybsze, idzie trochę gładziej. Także jeżeli chcielibyście mieć motyw w repozytorium, to polecam. Przyspieszy sprawę. Za max 5-4 minuty spotykamy się na następnej prezentacji Tomka. Jeszcze takie dwa ogłoszenia. Pierwsze to jest takie, że podobno była jakaś zwiecha z połączeniem internetowym. Jak zapomnicie sobie sieć, jeszcze raz próbujecie się podłączyć, to teoretycznie powinno działać. A druga sprawa to jest taka, że na ścieżce user